Władze Sędziszowa Małopolskiego po raz siódmy nagrodziły finansowo uzdolnioną młodzież. W ostatni dzień wakacji, 31 sierpnia, burmistrz Bogusław Kmieć i przewodniczący Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim Marek Pająk wręczyli stypendia prawie 70 uczniom z gminnych szkół. Przez wszystkie lata funkcjonowania programu stypendialnego rozdano ponad 370 stypendiów na kwotę ponad 217 tysięcy złotych. W tym roku władze Sędziszowa Małopolskiego zaprosiły uzdolnionych, wyróżniających się dobrymi wynikami w nauce, osiągnięciami artystycznymi i sportowymi uczniów, ich rodziców oraz dyrektorów szkół do sali konferencyjnej hotelu Ines. Tam odbyło się spotkanie, podczas którego burmistrz Bogusław Kmieć oraz przewodniczący Rady Miejskiej Marek Pająk pogratulowali dzieciom i młodzieży zaangażowania i ciężkiej pracy w poprzednim roku szkolnym, która zaowocowała znakomitymi wynikami i sukcesami. Włodarz gminy przypomniał, w jaki sposób przyznawane są stypendia. Stypendia wręczane są, to przypomnę tylko, niektórzy już po raz kolejny otrzymują te stypendia, więc dla nich to pewną nowością nie jest. W kilku kategoriach, jedna z kategorii to wybitne wyniki w nauce, czyli średnia ocen. Tutaj w przypadku średniej oceny to ta średnia minimalna to jest 5,5. W przypadku szkół podstawowych, mówię o tym, co obowiązuje do teraz, i w przypadku szkół średnich była to średnia 5,4. Stypendia również przyznawane są za wybitne osiągnięcia w dziedzinie naukowej, czyli laureaci konkursów, różnego rodzaju konkursów, co najmniej szczebla wojewódzkiego. Kolejna kategoria to wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportowej, artystycznej w konkursach o charakterze szkolnym i międzyszkolnym na poziomie co najmniej województwa. Stypendia przyznaje się, jak już mówiłem, za uzyskane osiągnięcia w danym roku szkolnym, w którym składany jest wniosek. Myśmy zrobili to rzeczywiście tak w ostatni dzień wakacji, co pewnie jest przykre. Stąd chyba te smutne miny. Bo przecież to radosny dzień. Więc poproszę o trochę uśmiechu. Fakt, że kończą się wakacje, ale wy wybitni uczniowie pewnie chcecie jak najszybciej wrócić do szkoły, żeby zawalczyć o kolejne stypendia, więc to powinna być też radosna informacja dla was. Kolejne szanse na kolejne stypendia. Stypendia finansowe. Przypominam, że to są nagrody finansowe. Od 2016 roku przyznawane. Podjęta została w tym celu uchwała Rady Miejskiej. A do tej pory wręczyliśmy 306 takich stypendiów. Dzisiaj będą kolejne 68 i muszę przyznać, jak patrzę sobie na statystyki, tu mam te statystyki przed sobą, ja je zacytuję, bo to warto też o tym wiedzieć, żebyście państwo wiedzieli, wy też, że z roku na rok stypendystów nam przybywa. Czyli jest progres, brawo. Więc tak, w 2016 roku, czyli pierwszym tym roku, gdzie spotykaliśmy się z wami, to były 44 stypendia, 24 850 zł. Wydaliśmy wtedy na nagrody. W 2017 roku również 44, więc tu był tak porówno. Kwota 22 800. W 2018 roku już 54 stypendia. W 19 troszkę mniej, bo 49, w 2020 60, w 2021 55 i jak już mówiłem 68 w dniu dzisiejszym. Brawo dla was. W dalszej części spotkania burmistrz wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej wręczyli uczniom stypendia. Wśród nagrodzonych uczniów znalazł się Krzysztof Gawlik, który ma na swoim koncie nie lada sukces. Krzysztof zajął drugie miejsce w międzynarodowym konkursie programistycznym Balti, a stypendium od burmistrza Sędziszowa Małopolskiego odebrał już po raz trzeci. Balti to jest język programowania. Ja po prostu umiem rozwiązywać te problemy tak, żeby zrobić program, tak żeby działał. Dla dzieci i młodzieży stypendia są wyjątkową formą uznania za ich zapał i całoroczny trud, a także motywacją do osiągania kolejnych sukcesów, a tych już na tą chwilę nie można im odmówić. Reprezentujecie tą samą szkołę, czyli Szkołę Podstawową w Czarnej Sędziszowskiej. Dzisiaj odebrałyście stypendia, każda z was w innej kategorii. Ty wzięła wybitne osiągnięcia w nauce, ty w kategorii artystycznej.
Twoja średnia to... na jakim poziomie była Twoja średnia? 5,64. 5,64. Zdradź mi, jak osiągnąć taki wynik, bo to naprawdę imponująca średnia. Przede wszystkim trzeba się starać od samego początku, przykładać się do nauki i być aktywnym. Czyli tutaj receptą jest to, żeby zacząć już od pierwszych dni nauki tą systematyczną naukę, tak? Tak. Nie wolno, jak to się mówi, ocknąć się pod koniec, żeby poprawiać stopnie, bo to już wtedy się nie uda. Nie uda się. A ty w jakiej dziedzinie artystycznej zostałaś się oceniona? Za wiersz. Pisałam wiersz na konkurs ku pamięci żołnierzy wyklętych. Był o księdzu Romualdzie Wościkiewiczu. To jest, ten wiersz to jest jakimś efektem twojej pasji takiej poezji, literackiej poezji? Piszesz, lubisz pisać? Jak to jest w twoim przypadku? Zazwyczaj piszę tak specjalnie na konkursy, nie tak dla siebie zwyczajnie w domu, ale to w sumie sprawi mi przyjemność. 5,67 twoja średnia. Uczę się do każdego sprawdzianu i kartkówki, no i później powtarzam sobie w domu i przed lekcjami. Nie jest tak, że z nauką jest się non-stop, czy jednak masz taki jakby czas na odpoczynek? No, znaczy mam na czas odpoczynek, tak 2 godziny uczę się do sprawdzianu, a później mam czas na odpoczynek. Masz już jakiś pomysł na to, jak wykorzystasz dzisiejszą nagrodę? No pewno coś, co jest związane z moim hobby czy zainteresowaniami. Tegoroczną uroczystość uświetnił występ jednego z wyróżnionych uczniów, akordeonisty Mateusza Moskwy.